Uporządkuj długości boków trójkąta w kolejności od najkrótszej do najdłuższej. Tu mamy trzy boki trójkąta i możemy je złapać myszą i przeciągać, i w ten sposób uporządkować. Jeżeli spojrzymy na ten trójkąt, to mamy tu podane miary kątów wewnętrznych 59, 57, 64, ale nie mamy podanych długości boków, są one tylko oznaczone literami. Jak w takim razie mamy je uporządkować? Od najkrótszego boku do najdłuższego. Może już wiecie, że dla dowolnego trójkąta kolejność długości boków, na przykład od najmniejszej do największej, jest ściśle związana z miarą kątów wewnętrznych leżących naprzeciwko tych boków. Co to znaczy? Przyjrzyjmy się tym trzem kątom wewnętrznym. 57 stopni to najmniejszy z tych kątów, to jest najmniejsza miara z tych trzech. Oznacza to, że długość boku leżącego naprzeciwko tego kąta jest najmniejsza. Bok B jest najkrótszym bokiem ze wszystkich trzech boków trójkąta. B to najkrótszy bok. Następna w kolejności miara po 57 stopniach to 59, czyli leżący naprzeciwko bok A. Jest następnym w kolejności bokiem. Będzie w tym szeregu leżał na pozycji środkowej. 64 stopnie. Największa miara leży naprzeciwko najdłuższego boku. Czyli bok C leży na końcu naszego uporządkowanego szeregu. Jest najdłuższy. Można tę zależność zrozumieć intuicyjnie. Wyobraźcie sobie, że kąt 64 stopnie chcemy zwiększyć. Możemy to zrobić na przykład przez przesunięcie tego wierzchołka. W tym kierunku, a tego wierzchołka trójkąta w tym kierunku. Co się wtedy stanie? Wtedy bok C stanie się dłuższy, bo te dwa wierzchołki, końce odcinka C, będą leżały dalej od siebie, na przykład tu i tu. Ponieważ miara kątów wewnętrznych każdego trójkąta w sumie wynosi 180 stopni, to zwiększając miarę tego kąta musimy jednocześnie zmniejszać sumę miar tych kątów, ale to w tym przypadku nie ma znaczenia. Na tej samej zasadzie, gdybyśmy chcieli zmniejszyć miarę tego kąta poniżej 59 stopni, to spowodujemy jednocześnie, że bok A leżący naprzeciwko Stanie się krótszy. Nie podam Wam teraz szczegółowego dowodu tego twierdzenia, ale intuicyjnie widać, że kolejność miar kątów wewnętrznych mówi nam jednocześnie, jaka jest kolejność długości boków trójkąta. Najkrótszy bok leży naprzeciwko najmniejszego kąta, najdłuższy bok leży naprzeciwko największego kąta. Sprawdzimy odpowiedź? Prawidłowo. Zróbmy odwrotne zadanie. Musimy teraz uporządkować kąty trójkąta od najmniejszego do największego b a i c mając znane długości boków tego trójkąta oprzemy się dokładnie na tym samym pomyśle że najkrótszy bok leży naprzeciwko najmniejszego kąta najkrótszy bok to ten 8,7 kąt który leży naprzeciwko kąt c jest najmniejszym kątem, czyli przeciągamy go na początek. Następny w kolejności jest bok o długości 8,8, czyli następny w kolejności kąt będzie miał miarę A. Przeciągamy A na środkową pozycję i kąt B leży naprzeciwko najdłuższego boku, więc jest kątem największym. No i uporządkowaliśmy kąty od najmniejszego do największego. Sprawdzamy odpowiedź. Prawidłowo.